co on myśli. Co on myśli o tobie, o tej relacji. Lub co on myśli właśnie w tej chwili o was. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, których jest coraz więcej. Dzisiaj zobaczyłam, że jest 4100 subskrybentów. Dziękuję serdecznie za nowe subskrypcje i zapraszam wszystkich do dalszej subskrypcji mojego kanału. Naciśnij proszę subskrybuj z dzwoneczkiem. Właśnie ta opcja umożliwi Tobie byś dostawał zawiadomienia od YouTube'a o codziennych moich wróżbach kolektywnych. Dziękuję za komentarze, dziękuję, że jesteście. Proszę o więcej komentarzy, by była wymiana między nami cały czas, żebym czuła, że jesteście Państwo obecni, że oglądacie moje wróżby. I również proszę o lajki. Na wróżby prywatne zapraszam poprzez kontakt e-mailowy ze mną. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym filmikiem i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są tylko bardzo prywatne, czyli no, na pewno są na podstawie Waszych dat urodzeń, Waszych dat urodzenia, w Waszych zdjęciach, w Waszych konkretnych pytaniach do kart. Także zapraszam na wróżby indywidualne. A dzisiaj z kart Tarota, oczywiście tradycyjnie Ilenormanda, zobaczymy, co on, ona, czyli co osoba u Wasza ukochana o Was myśli i o tej relacji. Wybierzcie, kochani Państwo, sobie grupę. Mam dwie grupy, pierwsza i druga. Pierwsza grupa to nasz żółty kwarc cytrynowy, który jest taki piękny. I grupa druga to ametyst fioletowy, też piękny kamień. Więc wybierzcie ten kamień, który Was przyciąga, który Wam się podoba bardziej, który Was magnetyzuje. I zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, kwarc cytrynowy. Co on o Tobie myśli? Rydwan. Rydwan w tarocie mówi o tym, że on chce się szybko spotkać, że on chce szybko rozwinąć jakąś akcję, że pragnie być może właśnie tutaj szybkiej komunikacji, szybkiego rozwoju sytuacji z Tobą, że myśli o Tobie, że jesteś też temperamentna, no, atrakcyjna i on by chciał bardzo jak najszybciej się spotkać. Oczywiście uwaga, ponieważ tutaj jest karta również takiego działania pod wpływem impulsu, pod, jak to się mówi, urokiem chwili, takim działaniu, na przykład skok w bok, czy takim działaniu nieprzemyślanym, jedziesz na przykład szybko na randkę pod wpływem emocji i nie wie po prostu, gdzie zajedzie, w którą stronę skręci. Tutaj mamy na tej karcie symbole dobra i zła. Dobra i zła, kolor biały i czarny i no, rozognioną, tak, osobowość. Rozogniona osobowość, która no, pełna ognia, pełna pożądania, pełna charyzmy, właśnie wyrusza na przykład na spotkanie z Wami. Chce szybko, po prostu jakby, nie wiem, za wszelką cenę rozwinąć tutaj właśnie z Wami jakąś relację, tak? No jakakolwiek to by była relacja, czy przyjaźń plus, czy jakiś normalny związek, ale tutaj uwaga, no jest to karta na pewno pożądania, karta szybka, tak? Że szybko może coś się właśnie wydarzyć między Wami. On by chciał, on myśli o tym, by szybko się tutaj umówić, spotkać, przyjechać, zobaczyć. Zobaczmy, co dopowiedzą do tej historii karty Lenormanda. Co on myśli?
Ala. Sytuacja niełatwa, to już mówię, prawda? No, on myśli, grubluje, tak? Jest tutaj pełen, widzicie, namysłu. I jakby wymyśla jakiś plan. Tutaj jakby troszeczkę on nie ufał być może. Jest sytuacja jeszcze niewyklarowana między wami. Są jakieś lęki, owszem. Są jakieś obiekcje, lęki, negatywne być może myśli. Są tu jakieś problemy, które być może, nie wiem, jego męczą lub trapią lub jego, lub waszą relację i być może są jakieś problemy, by się spotkać. On też jest troszeczkę nieufny, ma w sobie jakąś taką nieufność, nie wiem, może jakieś złe doświadczenia lub nie wiem, ma może powody, żeby nie ufać wam do końca, ale tutaj to, co on myśli, to być może też myśli, że wy nie zagrywacie z nim szczerze, i że nie ma on klarowności sytuacji, jak potoczy się właśnie ta relacja. I tu on ma też lęki przed tym, żeby, no nie wiem, nie było być może coś negatywnego lub żebyście wy nie oszukiwały, nie kłamały, nie zdradzały, nie umawiały się z innymi. On się przygląda na razie i zastanawia nad tą całą sytuacją, ale on chce tutaj wyleczyć wszystko. Czyli on chce, by tutaj się wszystko jakoś, nie wiem, wyjaśniło, wzmocniło, by ta relacja nabrała właśnie tej siły, nie wiem, jakiejś stabilności, tak? I byście wszelkie jakieś troski swoje czy negatywne myśli o tym tutaj wyleczyli. Więc powinno się na pewno polepszyć coś w najbliższym czasie w waszym związku czy w waszej znajomości. I tak jak mówię, powinno dojść tutaj do spotkania, ponieważ on myśli, że chce tego spotkania, że chce się z wami zobaczyć. I to jest jakby tutaj głównym motywem. Lub jakieś nastąpią bardzo szybkie, raptowne, znaczące zmiany też, tak? Które doprowadzą właśnie tutaj do wzmocnienia waszej relacji, do polepszenia, do pewności, do jakiejś stabilności, tak? Której teraz jeszcze na razie nie widzę, bo jest za dużo tutaj negatywnego myślenia i lęków, tak? Lęków z jego strony, jakiejś podejrzliwości również. Być może jest również też przeszkodą jakiś niewłaściwy czas na spotkanie i on się męczy, jak zrobić to, żeby szybko właśnie się spotkać, ponieważ jakby tu już chciał gnać, tak? Na to spotkanie. Także zobaczymy, co się rozwinie dla wszystkich tych, którzy wybrali tę kartę. Czy będzie jakieś szybkie tutaj umawianie się, spotkanie? Napiszcie mi w komentarzach wszyscy, co wybrali tą kartę, ponieważ na pewno nastąpi jakiś punkt zwrotny, jakiś wydarzy się ważny, istotny moment, który tutaj wyjaśni coś. Wyjaśni być może i stworzy tą relację no masywniejszą, silniejszą, tak? Dobrze, zobaczmy teraz, kochani, grupę drugą. Dziękuję grupie pierwszej. I grupa druga to ametyst fioletowy. Dobrze, zobaczmy teraz, kochani, na początek kartę Tarota. Trójka Pentakli. Trójka Pentakli to jest karta podziwu. Czyli on was podziwia. Podziwia waszą pracowitość, waszą osobowość, waszą komunikatywność. Być może jesteście bardzo osobami socjalnymi. Zasługujecie na jego uznanie, podziw dla waszej osoby czy charakteru, tak? I on chce wam to pokazać, czy chce wam, nie wiem, sprawiać przyjemność, dawać wam komplimenty, ponieważ on was podziwia, jest naprawdę pełen jakby tutaj zachwytu, jeśli chodzi o waszą osobę.
Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda. Chcę zaprosić Was na jakieś spotkanie lub sprawić Wam przyjemność, piękne rozmowy, jakieś insynuować. On chce również spotkania i myśli o Was. Myśli o Was i chce, by Wasza jakby separacja, jeśli jesteście na przykład oddaleni od siebie, czy daleko, jakieś, macie jakąś odległość geograficzną, jeszcze jesteście odseperowani od siebie, to on by chciał, by to się zmieniło. Żebyś Ty myślała o nim i żeby on właśnie tutaj mógł się z Tobą spotkać. Na razie jest to jeszcze jakby niemożliwe, bo on się odwraca jakby tutaj od tych pomostów, czyli odwraca się jakby jeszcze od tego spotkania i zastanawia się, co ma zrobić. Natomiast tutaj Wy jesteście. Wy, które myślicie o tym spotkaniu, on też chciałby się spotkać, zastanawia się, jak to zrobić. I chciałby, bo tutaj jest ona, znaczy ona, to znaczy osoba pytająca i osoba ukochana, czyli jesteście tutaj oboje na tym, w tej wróżbie, w tym obrazie kart, więc tutaj oboje chcielibyście się spotkać, oboje chcielibyście mieć jakiś piękny, sympatyczny, radosny, wspaniały wręcz czas. Chcielibyście tej, żebyście, nie wiem, zaprosili się, tak, czy on, żeby zaprosił, czy właśnie, żebyście wy, żebyście dostały zaproszenie od niego na jakieś piękne tutaj spotkanie. Także też tutaj jest przede wszystkim to, co on myśli, spotkanie. Natomiast na razie jeszcze jest to jakby coś niemożliwe z tym spotkaniem. Nie wiem, czy przez restrykcje koronowe, czy jeśli na przykład jesteście oddaleni od siebie, czy nie wiem, czy są jakieś utrudnienia, tak? No ale tutaj jest temat naprawdę spotkania, kontaktów, komunikacji, kontaktów, właśnie takiego jakby rozwijania tych kontaktów, tak? I sympatycznie spędzonego razem czasu, sympatycznych, pięknych, romantycznych chwil, wiadomości, tak? Regularne wiadomości. Takie karty tutaj są. Także o tym on myśli. Dziękuję serdecznie wszystkim za odwiedziny dzisiaj również na moim kanale. No i oczywiście życzę Wam, by się te tutaj wskazówki kart jakoś zrealizowały, żeby on jakby po tej fazie zastanowienia się by działał, tak? Jeśli chce się z Wami spotkać, by działał, by zapraszał, dzwonił, pisał. Oczywiście życzę Wam tego, jeśli tego pragniecie. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.